Usain Bolt na torze czwartym. Trzeci start w sezonie, drugi indywidualny po Copacabanie, a potem jeszcze do Zurichu na 28 dzień sierpnia, tam jeszcze jeden jego start, ale tu biegnie dla nas, tu biegnie dla Kamili Skolimowskiej, tu biegnie dla Warszawy na Stadionie Narodowym, na Stadionie Piłkarskim, on tak lubi grać w piłkę, on tak lubi Manchester United. Zobaczmy, jak to dzisiaj zrobi. Czy zostanie na starcie? Nie, bardzo dobrze Mitchell, chociaż tam wypalił Kimon, ale Polska druga część dystansu po prostu odjechał w kosmos. To jest 9,98! Jest poniżej 10, jest rekord świata nieoficjalny na 100 metrów w hali, a więc zrobił to, po co przyjechał. Te pierwsze, jeszcze raz zobaczymy to, te pierwsze 30 metrów, ciężko mu się biegło, tam strasznie wypalił ze startu Joel Kimon, ale od 50 metra, dzięki temu, tej swobodzie biegu i pełnemu krokowi, zobaczymy to za chwilę, bo on tu biegł zupełnie na luzie. Zupełnie na luzie, sezon, można powiedzieć, wypoczynkowy, 9,98 na setkę, no po prostu fenomen. Popatrzmy jeszcze raz na ten bieg. Popatrz, proszę popatrzeć. Kimon w tej chwili prowadzi, jest mniej więcej 50 metrów. Tak. Świetny biegacz na 60 metrów, tam już się zakwasza, tam już się usztywnia, jak Polacy. No niestety, tutaj nie, Karol nie dał rady, nic do niczego zrobił. Musiał hamować mocno, Bolt to jest czasami niebezpieczne, może to skończyć kontuzją. Proszę Państwa, tak, Usain Bolt poniżej 10 sekund, 9,98. Powrócimy jeszcze na Stadion Narodowy. Na razie tę część relacji kończymy takim mocnym akcentem.